Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na odcinek o drzwiach. W końcu do nas dotarły, zamówiliśmy je już naprawdę bardzo dawno temu, ponieważ był to jakoś początek maja, mamy początek lipca i one dopiero zostały u nas zamontowane. Termin realizacji to miało być około 5 tygodni, natomiast w praktyce okazało się być to ponad 6, jeśli dobrze pamiętam. No, my ich jeszcze nie myliśmy, więc one są brudne od montażu, ale przy okazji możecie zobaczyć, że no nie bardzo czarny materiał jest wdzięczny i pozostawia tłuste plamy. My tutaj nie za bardzo chcieliśmy inne drzwi montować, ponieważ tutaj drzwi zewnętrzne mamy w kolorze czarnym. To są drzwi garażowe, Oskar sporo działa w garażu, więc ja też nie chciałam, żeby one były, wiecie, jakieś jasne. Niektórzy montują sobie białe drzwi do garażu, tutaj no to nie grało. Też garaż ma być urządzony w takim trochę specyficznym stylu, więc ten czarny kolor będzie na pewno pasował. Za chwileczkę pokażę Wam też drzwi, które zamówiliśmy do kotłowni, a teraz chwilę o tych. To są, słuchajcie, drzwi z marki Porta. My je zamawialiśmy w tym samym salonie, w którym zamawialiśmy naszą bramę garażową, ponieważ byliśmy zadowoleni z montażu, z przebiegu i tak dalej. No tutaj ten termin realizacji zdecydowanie nie był takim elementem zadowalającym, ale to jakby no nie wina tego salonu, tylko wina Porty i tego, jak długie mają termin realizacji. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać, bo czarny to jest taki kolor, który ciężko jest uchwycić w kamerze. W każdym razie to są drzwi techniczne z Porty, drzwi o jakby wzmocnionej akustyce, ponieważ to są 32 decybele i my te drzwi użytkujemy już kilka dni i powiem Wam szczerze, że naprawdę, jeśli chodzi o akustykę, są rewelacyjne. Robiliśmy testy, puszczał Oskar na całą moc głośnika muzykę ciężką, metalową i w domu było ją słychać, ale delikatnie. Natomiast jeżeli było to ściszone do takiego poziomu, żeby mógł tam sobie coś działać i robić, no to ja tego nie słyszałam. Naprawdę w domu tego nie słyszałam. Też jak ktoś do nas przyjeżdża i panowie, wiecie, gadają sobie w garażu o męskich tematach, to ja ich podsłuchiwać nie mogę, bo nic nie słychać. Także z tej akustyki jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Otworzyłam tutaj drzwi zewnętrzne, żeby trochę więcej światła wpadło, bo jeszcze nie mamy kupionych lamp do korytarza. Niestety nie mogę się zdecydować. Światło jest też trochę z garderoby, także no mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć. W zestawie są klucze, natomiast my prawdopodobnie tego nie będziemy używać. Nam zależało głównie na tym, żeby te drzwi izolowały garaż od domu. Zarówno jeśli chodzi o wszelkie zapachy, jak i o przede wszystkim termikę. Ta akustyka wyszła tak przy okazji. Bardziej słychać, powiem Wam szczerze, przez tą ścianę mam wrażenie, niż przez te drzwi. Także tutaj jesteśmy zadowoleni. Jeśli chodzi o termikę, zobaczymy. Dam Wam znać zimą, czy ciągnie z tego garażu, czy też nie. My generalnie zamówiliśmy sobie te drzwi z progiem, natomiast ostatecznie Oskar podczas montażu zdecydował, żeby tego progu panowie nie robili, ponieważ drzwi mają opadającą uszczelkę na dole podczas zamykania. No i wydaje się, że sprawdza się to ok. Co do zapachu, mogę Wam już parę słów powiedzieć, ponieważ wczoraj Oskar olejował albo lakierował drewno, naturalną dechę, bardzo takim śmierdzącym lakierem. No i żeby nie zostawiać tego na noc na dworze, no to wrzucił to do garażu. Ja nie wiedziałam, że on to wrzucił do garażu i rano weszłam po coś, żeby chyba wyrzucić śmieci i po prostu buchnął na mnie taki smród właśnie tego lakieru. Więc jeśli chodzi o zapachy, nic się nie przenosi do domu, naprawdę tego nie czułam. Więc osoby, które mówiły, że jakieś spaliny będą docierać do naszego domu, no to wydaje się, że te drzwi temu zaradzą. Ok, klamkę wybraliśmy z Porty, jakąś tam naprawdę standardową, najtańszą, zwykłą. No i jeśli chodzi o te drzwi, to co mi się nie podoba, co mogłoby być bardziej ulepszone, to żeby tutaj te zawiasy były albo mniej widoczne, albo po prostu też w kolorze czarnym, a są srebrne. A co ciekawe, tamte techniczne w kotłowni są czarne, ale już nie chcę mi się drążyć tematu, jakby tak jest, jest ok. No i
tak jak widzicie, możecie słyszeć, te drzwi szurają, bo na dole właśnie mają tą uszczelkę. Może uda mi się to uchwycić aparatem, to Wam to pokażę. Jeśli chodzi o domek, to nie jest magnetyczny domek, to jest zwykła wkładka. No i one się zamykają naprawdę w porządku, czego nie mogę powiedzieć o tych drugich, ale o tym zaraz. Z kolejnych minusów, tutaj słuchajcie, teoretycznie miały być drzwi 80. Okazało się, że otwór jest chyba o 2 czy 3 cm za mały i 80 tutaj nie wejdą, więc skrzydło jest 70. Czy to jest duży minus? W naszym przypadku nie, bo nie będziemy tutaj nosić jakichś tam dużych rzeczy przez ten garaż, bo w razie czego mamy okno, które jest w salonie i tamtędy ewentualnie możemy sobie przenosić jakieś rzeczy, no a to będą takie typowe drzwi po prostu komunikacyjne. To, na czym nam zależało, to żeby drzwi były z regulowaną ościeżnicą. Jeśli ktoś nie wie, regulowana ościeżnica oznacza to, że nie trzeba obrabiać otworu jakby tutaj po bokach, nie trzeba nic tynkować, piana nie jest widoczna, po prostu te drzwi są tak jakby zamontowane na gotowo. No i na tym nam zależało, żeby właśnie już nic nie trzeba było obrabiać w garażu i żeby też tutaj było to elegancko zabudowane. Wygląda to naprawdę fajnie. Czuć tym lakierem z garażu teraz znowu, jak otworzyłam te drzwi, także naprawdę mogę polecić pod tym względem, że zapachy się nie przenoszą. Jeśli chodzi o model tych drzwi, to może Wam podam. Otworzyłam sobie tutaj zamówienie i to jest model. Modelu tych drzwi chyba Wam nie podam, ponieważ na tym zamówieniu naszym nie jest to jednoznacznie określone. W każdym razie są to drzwi z pełnym skrzydłem. To są drzwi techniczne, właśnie te akustyczne, 32 dB. Kolor czarny, dokładnie kolor czarny CPL. Także tyle Wam mogę, słuchajcie, powiedzieć. Na temat tych drzwi, co więcej, no wydaje mi się, że nie ma co więcej gadać. Pewnie będzie Was jeszcze interesowała cena. Za te drzwi techniczne, akustyczne zapłaciliśmy 3238, a za tamte drugie 2420, łącznie 6110 zł. Natomiast to jest kwota bez klamek. Klamki tam chyba to był koszt 200 zł dodatkowo. Pokażę Wam jeszcze tą uszczelkę i to, jak ona działa, i przejdziemy sobie do tych drugich drzwi garażowych, do kotłowni. Drzwi są w tym momencie otwarte i w momencie zamykania skrzydła uszczelka schodzi coraz to niżej i słychać. Ok, teraz są domknięte. I w momencie otworzenia ta uszczelka po prostu idzie do góry. Jest to, wydaje mi się, fajne rozwiązanie dla takich właśnie pomieszczeń, gdzie chcemy termicznie oddzielić sobie jedno pomieszczenie od drugiego. Kolor niestety bardzo niewdzięczny, na pewno te drzwi będziemy musieli umyć. Tak się prezentują, wybaczcie nasz bałagan garażowy, no ale niestety jest jak jest. Otworzę sobie bramę i pokażę Wam, jak wyglądają te drzwi, bo jest tutaj dosyć ciemno. Tak wyglądają drugie drzwi, to są również drzwi techniczne, również sporty. Klamka jest ta sama, tylko nie ma tutaj wkładki, to znaczy klucz teoretycznie jest tutaj z tej strony wrzucony. Także klucz teoretycznie mamy, no ale tu jakby jest to taki klucz, wiecie, standardowy. Nie wiem, jak go nazwać. O, po prostu coś takiego. Także tak wygląda to skrzydło. Również ościeżnica jest regulowana i tutaj zdecydowaliśmy się na montaż progu, ponieważ w garażu będzie najprawdopodobniej żwica epoksydowa, więc żeby to sobie jakoś tam wykończyć, to zdecydowaliśmy się na montaż progu. Tutaj no i tak będzie ta przerwa, bo my no nie do końca przemyśliliśmy temat wysokości posadzek u nas w domu, ale jakoś to na pewno wykończymy, to jest tylko garaż, więc nie ma problemu. Tak się to prezentuje, ościeżnica regulowana, z drugiej strony wygląda to tak. Jeśli chodzi o zamykanie tych drzwi, to jest ono, powiem Wam szczerze, dosyć problematyczne. I nie wiem, czy jest to związane z tym, że tworzy się tam podciśnienie. Jak widzicie, one tak jakby odpychają się, nie idzie ich tak łatwo zamknąć. Jak się domknie klamkę, no to jest ok, ale
to jest takie wrażenie, jakby powietrze właśnie wypychało te drzwi, więc nie wiem, czy tworzy się tam jakieś podciśnienie, no bo nie wygląda, jakby te drzwi były zamontowane w jakiś tam zły sposób. Tak jak mówię, one też są do wyczyszczenia, to na pewno, ale całokształt wygląda naprawdę fajnie. Poza tym, że ten materiał, no tak jak widzicie, naprawdę wygląda dosyć mocno średnio, ale panowie musieli mieć jakieś brudne rączki albo tłuste, bo jak się normalnie dotknie tych drzwi, no to pozostają ślady, ale może nie aż tak mocne. Wydaje mi się, że tutaj, no jednak trochę przy tym montażu się nadotykali, ale tak przy normalnym użytkowaniu to nie będzie aż tak mocno widoczne. Także palcują się, ale tragedii nie ma. Po wyczyszczeniu na pewno będzie ok. Tutaj wygląda to tak, czyli mamy na równo z drzwiami, jakby z ościeżnicą, wykończone to panelem, a dalej pójdzie żywica epoksydowa w przyszłości. Zamykam drzwi. Pokażę Wam jeszcze, jak się prezentuje efekt całościowy. Wygląda to tak. Zamknę może jeszcze drzwi wejściowe. I z zamkniętymi drzwiami wejściowymi wygląda to tak. Uważam, że te drzwi pasują do siebie. Fakt, jest tu trochę ciemno w tym korytarzu, ale rozjaśnimy, tu jeszcze będzie drewniana zabudowa, tutaj szafa jest jasna, także jest ok. Tu damy jakieś lustro, światło i będzie spoko. Ostatecznie jakby jesteśmy zadowoleni z tych drzwi, choć nie ukrywam, że były dosyć drogie, w szczególności te do kotłowni. Natomiast stwierdziliśmy, że już chcemy to mieć jakby za jednym zamachem, zamówić, żeby one wyglądały też tak samo albo podobnie, żeby tam nie kombinować już z tamtymi drzwiami i wstawiać jakieś, wiecie, za 1000 zł najtańsze marketówki, które trzeba będzie obrabiać, się z nimi tam bawić i tak dalej, więc już zdecydowaliśmy się na realizację całości właśnie od Porty. No i zobaczymy, jak one nam się będą sprawdzać. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.